Siemano widzowie, właśnie jestem w trakcie powrotu z tej świątyni Herobrine'a. Ona jest właśnie tam gdzieś za tymi drzewami. Już render distance nie pozwala, żeby to wyrenderować i wam pokazać. Ale wracałem właśnie do domu, bo uznałem, że sprawdzę, czy tam jest Milky. Ale uznałem, że kurczę, nie sprawdziłem miejsca, w którym my się osiedliliśmy tutaj. A może Emilia tam właśnie na mnie czeka? Albo zostawiła może tam jakąś informację a propos właśnie tego, gdzie ona jest w danym momencie. Więc ja tam jeszcze się szybko wrócę. To było gdzieś tutaj właśnie i kurczę, fajnie byłoby to w końcu znaleźć też. Bo wiecie, to jest takie miejsce bardzo, bardzo charakterystyczne i wydaje mi się, że gdyby ona wracała stamtąd, na pewno zostawiłaby mi jakąś informację, więc w tym momencie muszę szybko to sprawdzić, bo tutaj ja w ogóle nie wiem, gdzie to było, już się tak zgubiłem, nie? To było, to chyba tu było, czekajcie, to było tu? Nie, to nie było tu. Ej, gdzie to było? To było chyba tu gdzieś, nie, albo to było dalej jeszcze? Ej, dobra, nie wiem, w każdym razie zanim to znajdę, widzowie, to koniecznie łapka w górę i subskrypcja, jak wam się odcinki podobają. Ja szczerze jestem przerażony, jak ja widzę tą świątynię i niespecjalnie mi się ona podoba. Będę musiał koniecznie pokazać się Palionowi, więc jak tylko uda mi się wrócić na Palionowo, jeżeli będzie tam w ogóle Palion, to od razu lecę mu to pokazać, bo on musi to zobaczyć. O, to chyba tu było, czekajcie. To tu? Nie, to też nie tu. Ej, co jest, Gren, dlaczego tu jest wiele takich wodnych miejsc? Ja nie wiem, już się gubię w tym, ja nie wiem, gdzie to było. Dobra, czekajcie, przejdźmy. Dobra, to było gdzieś. Gdzieś tutaj? Czekajcie. Węgiel. Dobra, to jest tu. Dobra, to jest. Ej, tam są jakieś dwie tabliczki. Dobra, jest jakaś informacja od Milki. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Tu Milki, wróciłam na Palionowo. Czekam tam na ciebie z utęsknieniem. Dobra. Okej, czyli wracamy na Palionowo. Ale dlaczego ona tych rzeczy nie zabrała? Czekajcie, chyba to zabiorę stąd, tak mi się wydaje. Po co tutaj ma być? Wiecie, bo Herobrine może to odkryć. Przede wszystkim muszę zabrać to. A to co? To tego tu nie było. Dobra, zaraz to sprawdzimy. W skrzynce coś zostawiła, jakieś rzeczy. Dobra, zabierzmy to stąd, nie ma co tego tutaj trzymać. Ja odłożę sobie tutaj do tego boksa wszystkie rzeczy jakieś, które nie potrzebuję. Odłóżmy to, pochodnie nam się mogą jeszcze przydać akurat. Odłóżmy to, książkę możemy też odłożyć. Dobra, bierzemy tego boksa, okej, jest świetnie. I teraz tak, łóżka, czy mam brać łóżka? Zabiorę te łóżka, bo w sumie one tu nam raczej nie będą pod... Chociaż w sumie jakby ktoś tutaj przyszedł. Dobra, wiecie co, przełożę je tutaj po prostu. Jeżeli tutaj by ktoś przyszedł i chciał, to już będzie miał jakby wszystko ten. Dobra, to też mogę rozwalić, bo już jakby jest ten. Tutaj, tu, o, dam tutaj informację. Siema, jeśli jesteś tutaj w celu zbadania świątyni Herobrine, możesz się tu rozbić, możesz się tu osiedlić i zrobić tutaj swoją bazę wypadową. Dobra, mamy całą informację, jakby ktoś tutaj chciał, wiecie, ten. Ale to mnie ciekawi jeszcze. Ej, tego nie rozumiem totalnie. Nic nie napisała tutaj, ale może ona tu zostawiła jakąś informację czy coś. Dobra, tu jest jakiś w bok, tu ten przycisk prawdopodobnie otworzy. Ej, to może być też pułapka, nie? Ale Emilia by nie robiła dla mnie pułapki. No chyba, że Herobrine raczej nie wie chyba o tym miejscu, tak mi się wydaje. Kurczę, jest to dobrze ukryte jednak mimo wszystko. Chociaż ze skina to perfekcyjnie ma tutaj wgląd, nie? Tak naprawdę. Dobra, czekajcie, że chcemy tu iść. No czekajcie, zróbmy tak, staniemy tak, żeby nie wiem, co się tu otworzy. Aha, tu się otwiera. Aha, okej, tam jest normalne przejście. Dobra, czekajcie, to może tam jednak coś jest. Może tam coś jest za tym zakrętem, kurczę. Ej! Co się stało? Jednak pułapka to była! Ale się wystraszyłem! Jeno, jak dobrze, że ja miałem tą wodę ze sobą, bo bym tu się spalił chyba. Dobra, co to za mechanizm? Ej, dobra, to na pewno nie zrobiła Emilia. No, ona by czegoś takiego... To jest pusto! Dobra, ale to był fejur ze strony Herobrine'a. Co jest grane? Wiecie, co ja robię? Ja robię... Czekajcie, tu trzeba w ogóle rozwalić ten przycisk. Rozwalam ten przycisk i zostawiam go w tym miejscu. Żeby ktoś go klikał i myślał, że nie działa, nie? Tutaj to jakby zostawiam tak i robię coś takiego. Żeby każdy sobie tu przejść. Ej, ale się wystraszyłem, ty, ta pułapka prawie mnie zabiła. Nie, dobra, wraca z powrotem na Palionowo, tutaj nie można siedzieć, tu nie można siedzieć. To jest przerażające. Ej, kurczę, tu... Dobra, żałuję, że ja tu przyszedłem, chociaż przynajmniej wiem, że Emilia jest na Palionowie, czyli mogę spokojnie do niej wracać. No i z nią normalnie, wiecie, pogadać i przedstawić jej sytuację, jak to wygląda, albo wiecie co, jeszcze się przykimnę, bo kurde, tą nocą to tutaj tak latać niespecjalnie chcę. A skoro są już tutaj te łóżka, to jeszcze je przełożyłem, będziemy mieli spawn pointa przynajmniej tutaj, bo tak to ja totalnie nie wiem, gdzie ja się zespał, nie? A tak to nam się to przyda, więc dobra, śpimy tutaj szybko, kimę robimy. Czemu ja nie mogę przespać nocy? Yeti jest na serwerze! O nie, no dobra, czyli jak jest Yeti na serwerze, to my musimy lecieć, dobra, jak jest, dobra, no to przynajmniej tyle. Dobra, no to wracamy na chatę jednak po ciemku, no dobra, przynajmniej spawn pointa ustawiłem, ale nie, tak po ciemku.
nie lubię wracać za bardzo, ale dobra, niech będzie. Dobra, lecimy na tą stronę. Czy starczy mi fajerwerek na stan? Starczy na pewno, no to już sobie to widzę, to git. Dobra, lecimy na palionowo. Odłożę sobie te wszystkie rzeczy i poczekam na paliona, bo palion musi tutaj być wbić jakoś. Bo chciałbym z nim porozmawiać i pokazać mu to przede wszystkim. Milki nie ma na serwerze, jest tylko Yeti w tym momencie, więc w sumie to trzeba czekać, aż po prostu wiecie, aż ten. O kurczę, to mi się teraz pokazało, aż się wystraszyłem, nie? Dobra, muszę poczekać, aż Emilia się pojawi na serwerze i muszę. I muszę poczekać, aż palion się pojawi na serwerze. No nie wiem, czy Milki będzie. Ona powiedziała, że się czeka w domu, więc o tyle dobrze, że jest na pewno już na palionowie. Mi się udało wrócić, to git. No wyprawa jest git. Jestem ciekaw w ogóle, czy palion wrócił. W ogóle co z palionką? Jezu, to będzie też smutna informacja. Dobra, to jest jakaś kolejna ta. Fajerwerki dla bzyku? Ej, zapłaci mi za fajerwerki. Dobra, git. Dobra, no to bierzemy to w takim razie. Dobra, dostaliśmy jakąś zapłatę. No może być, przyjmuję oczywiście, jak najbardziej. Nasze, że tak powiem, bogactwa się znowu powiększyły. Może być, zaakceptuję taki przebieg zdarzeń. Dobra, odłóżmy sobie tak, oddajmy tutaj to. Zabierzmy stąd rzeczy, których nie potrzebujemy i to trzeba jakoś uporządkować, bo to jest w ogóle książka, my jej nie uzupełnialiśmy w ogóle. Dzień pierwszy to jest Herobrine 10, dobra, to musimy zrobić tak. Dzień drugi tam był. Dzień drugi. Herobrine rozdzielił mnie i Milki. Odnalazłem podziemia świątyni. Świątyni, dobra, jest tu. A tu pierwszego dnia jeszcze znaleźliśmy świątynię. Czyli trzeba zrobić tak. Tu znaleźliśmy świątynię. Dobra, coś takiego. I dzień trzeci. Prawie wpadłem w pułapkę. Albo nie, no, wpadłem to w sumie nie w prawie, a wpadłem. Prawie zginąłem w pułapce Herobrine'a i wróciłem na palionowo. Dobra, mamy coś takiego, to jest nasz dziennik, trzeba o niego dbać, więc ja go może odłożę sobie w tym miejscu, żeby mieć pewność, że on tu gdzieś będzie. Dobra, to możemy zostawić, to są takie rzeczy, które nam się przydadzą, a to musimy odłożyć. Muszę zacząć trzymać porządek tutaj, wiecie o co chodzi, bo ja już mam tutaj, dobra, ale póki co teraz mi się nie chce, teraz nie ma na to czasu. Będę to rozdzielał później i tak tu mam masę rzeczy do sprzątnięcia jeszcze. Dobra, to są wszystko, co... Dobra, ten... Dobra, muszę poczekać na paliona, muszę mu koniecznie powiedzieć o tej sytuacji, bo on musi o tym wiedzieć. Dobra, rozwalam to i czekam, jak się tylko pojawi, to od razu do niego lecę. Dobra, widzowie, jest palion na serwerze w tym momencie, więc mogę pójść i mu powiedzieć. Nie ma Milki, więc na Milki będę musiał jeszcze trochę poczekać, ale jest palion, więc pójdę i powiem mu o tej świątyni. On musi o tym wiedzieć. Jak on zobaczy tę świątynię, to przecież mu kopara opadnie, nie? Przecież to będzie jakaś... nie wiem, ta świątynia jest tak ogromna, że ja boję się koło niej stać, nie? A jak on ją zobaczy, to nie wiem, ja w ogóle też muszę mu powiedzieć, on pewnie nie wie, ale pewnie palionka w ogóle nie żyje już. Nie wiem, jak on zobaczy też, ja mu chyba pokażę tam te podziemia, tam ten, nie wiem, czy ja tam z nim mogę wchodzić w ogóle, ja bym tam wszedł, ale jak się Herobrine wkurzy, ej, to będzie tragedia, nie? Ale on widzę, że jest w domu, dobra, lecę po niego. Paweł, jesteś? Co? Stary, Kronka. Muszę z tobą pogadać. Otwórz mi drzwi. Dobra, dzień dobry. Cześć. Słuchaj, ty stary. Zwróciłem, stary, ale jak ja ci powiem, co ja znalazłem, że sklękniesz na kolana, ty. Znalazłem świątynię Herobrine'a. Jaką świątynię? Ja znalazłem palionkę, to był taki cel, nie? Czekaj, palionkę znalazłeś? Tak, no. Okej, okay. Dobra, no bo... No dobra, no bo... miałem nie do nich iść, no ale dobra. Sytuacja jest taka, że jakby ja znalazłem świątynię, a w świątyni było, że palionka nie żyje. Jakby w sensie, ja to tak zrozumiałem, tam było takie coś, no ja ci to pokażę, nie, ale... Dobra, ale czekaj, czyli nie palionka... Dobra, o kurda, patrz kogo tu mamy. A jak stoi, kurczę, patrz. No. Czekaj, chyba je obiad, zróbmy mu pranka. Dobra, widzowie, robimy mu pranka. O, prank. Dobra. No, elegancko, zamuruj go, bo masz dirta. Chyba, że on zabrał. O, no i elegancko. No, elegancko. To się dzieje z ludźmi, którzy apczą. Tak. Dobra, stary, muszę koniecznie ci pokazać tą świątynię, nie? Ono to nie jest daleko. Musimy tam polecieć, stary, chodź.